Nasza kolejna sesja zagraniczna. Jesteśmy w Holandii. Zaraz uciekamy na wschód słońca, do Francji, do Paryża. Będziemy mieli sesję ślubną pod wieżą Eiffla. I mały unboxing z tego, co zabieramy na jaką sesję. Jaki sprzęt, to jest może bardziej filmy dla ludzi z naszej branży, fotowideo, którzy po prostu są ciekawi, jakim sprzętem pracujemy właśnie na sesjach zagranicznych. Więc zaczynamy. Nie ociągamy się, proszę bardzo. Na początku dron to podstawa, tak? Ja mam akurat Mavica R3, więc w takim tui ochronnym, żeby podczas transportu się nie uszkodził. Mamy dron, mamy oczywiście monitor do drona. Wszystko oczywiście naładowane. Oczywiście mamy powerbanki. Powerbanki, trzy baterie. Wszystko naładowane, przygotowane na sesję ślubną tutaj w Holandii i we Francji. Aparat 1, Canon R6. Obiektywy 70-200, to jest mój ulubiony obiektyw. Oczywiście dwie karty pamięci, dwa sloty, no wiadomo, trzeba się zabezpieczyć w razie W, gdyby jedna kamera i gdyby jedna karta się popsuła. Czyli mamy jeden aparat. Mamy, proszę Panią, zanim wciągnę drugi, to oczywiście mamy złodziejka do gniazd, żeby właśnie ładować różnego rodzaju sprzęty. Mamy stabilizator. Nie do kamery, ale to jest stabilizator do naszego iPhone'a 15 Pro Max, ponieważ filmy plenerowe nagrywamy właśnie iPhone'em 15 Pro Max. iPhone jest dla mnie game changerem do sesji ślubnych. Nie tylko do sesji ślubnych, tylko do trailerów, do jakichś reportaży. Jak sobie obejrzycie nasz reportaż z Norwegii, gdzie spaliśmy na lodowcu, to tam o 60% ujęć jest właśnie z iPhone'a. Ładowarka do naszych aparatów. Jedna. Ładowarka firmy Nevel do sprzętu, tutaj do drona, do ładowarek. O, nasz kolejny aparat. Nasz kolejny aparat to jest również Canon R6. No i okej, to jest moja topka. No, sorry. Nie, jeśli nie wiecie, tylko to jest moja topka. 28-70 światło w RAW 0, czyli macie trzy zoomy, czyli macie trzy stałki na jednym obiektywie. Mój ulubiony obiektyw, moja topka. I tak samo w takim kondonie, żeby bezpiecznie transportować sprzęt podczas lotu. O, dobrze. I Ewa. Aha, miałem pokazać swój telefon, jak wygląda, ale Ewa nagrywa tym telefonem. No i co? Mamy osprzęt. Na pewno wiecie, jak wygląda telefon, więc nie będę tutaj Wam pokazywał. Do backstage'y mamy kamerę Insta360, którą montujemy właśnie do iPhone'a, czy montujemy do naszych aparatów, w tym razie nagrywamy backstage. Kijek Insta360, żeby ładnie nagrywać perspektywy. No i co? I właśnie, a propos iPhone'a, jak mówiłem, że nagrywamy tutaj bardzo dużo ujęć iPhone'ami, na moim iPhone'em 15 Pro Max, mamy osprzęt do niego oczywiście. To nie jest tak, że nagrywamy w dedykowanej aplikacji iPhone'owskiej filmy, nie. Mamy osprzęt do niego, czyli mamy wgraną aplikację Blackmagic Cam i tam właśnie mamy dostęp do wszystkich bebechów, wszystkich ustawień, w związku z tym po prostu mamy takie ustawienia jak w zawodowej kamerze filmowej. Możemy mieć dostęp do ISO, do przysłony, do czasu naświetlania, balans bieli, no wszystko. Mamy również takie ramki montażowe, które właśnie do których wpinamy iPhone'a. Mamy takie filtry szare. Ok, nie będę Wam już mówił, do czego są te filtry szare. Na pewno ci, co się zajmują zawodowo fotografią, filmowaniem, to wiedzą, że one odgrywają bardzą rolę podczas filmowania, na przykład przy ostrym świetle. Więc filtry szare, które montujemy nasze obiektywy do iPhone'a. Podstawa. Oczywiście filtry do drona. Co my tu jemy? Tak, mamy dwa filtry szare do iPhone'a, ponieważ mamy takie dwie płytki montażowe. Jedna właśnie ta, druga jest ta oryginalna w zapasie. To jest zapasowa płytka montażowa, Ewa ma oryginalną. W razie gdyby coś, na przykład coś tam się stało z tą płytką, gdyby na przykład, często na przykład lubi ten szary filtr gdzieś nam uciec, zagubić się, więc żeby później nie było przypału podczas sesji, mam zapasową ten szary filtr, mam po prostu zapasową płytkę montażową do telefonu. Dobra, lecimy dalej. To jest topka do DJI, do stabilizatora. I co, lecimy? A! Tak jak Wam mówiłem, te filmy z iPhone'a 15 Pro Max nagrywam w ProRes najwyższej jakości. No i oczywiście jakość wiąże się z tym, że wielkość tego filmu, wielkość tych plików jest bardzo duża, więc wpinam po prostu w tego iPhone'a mój dysk SanDiska. Bezpośrednio te pliki, te duże pliki, które mają, są bardzo dobrej jakości, ale też bardzo dużo zajmują, po prostu
wpinam w telefon i te wszystkie pliki zapisują się właśnie na tym dysku. Dzięki temu nie zapykam pamięci wewnętrznej. No i co? Ponieważ nagrywam filmy iPhone'em, na przykład teraz właśnie szykujemy się, jest godzina 23, zaraz wyruszamy do Francji, do Paryża na sesję ślubną, później wracamy na Holandię. Tu sesja będzie trwała cały dzień, więc potrzebne są powerbanki, więc mam dwa takie powerbanki dedykowane do iPhone'a. Mam taki uniwersalny powerbank. Coś jeszcze mamy? Ewa nie śpi. Zapasowe akumulatory do aparatów. Kluczyk od naszej sypialni. A, no i też bardzo ważne, słuchajcie. Akurat tutaj gniazdek nie potrzebujemy, bo jesteśmy w Holandii i tutaj gniazdka są polskie. Na przykład teraz lecimy na Maltę, tam są specjalne, inne są gniazdka. Na Santorini? Jakie są Santorini, Ewa? Tradycyjne, ale do Włoch lecimy na sesję i tam do Włoch też są inne gniazdka, ale a propos gniazdek, to jest gniazdko też bardzo ważne, samochodowe. Tutaj możemy wpinamy sobie w to gniazdko, mamy wejście na USB, zwykłe USB-C, więc żeby w trakcie właśnie, jak jeździmy z parami z punktu A do punktu B, to właśnie podpinam sobie i doładowuję sobie, czy to drona, czy to właśnie powerbanki. No i to tyle, no tyle. Słuchajcie, chyba to już tyle, mam taki plecaczek fotograficzny, który nie jest wymiarowy, jeśli chodzi o bagaż w rejonerze czy wizerze, ale przeważnie mi puszczają, nie ma żadnych problemów. No i słuchajcie, mamy godzinę około 23, nie śpimy, mamy ponad 4 godziny drogi do Francji, do Paryża, tam będzie cudowna sesja pod wieżą Eiffla, później wracamy się tutaj do Holandii, więc śledźcie nasze social media, będą cudowne ujęcia sesji zagranicznych. Pozdrawiamy, cześć!